I mamy jeszcze jeden druk w trybie jednego czytania. Druk numer 1435. Przypominam, że poprawki należy zgłaszać w czasie dyskusji. Dotyczy on prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum PRL w organizacji projekt miasta, prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1435, tryb jednego czytania. Referuje pani prezydent Magdalena Sroka. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do tego druku jest jeszcze autopoprawka, jak referowałam dzisiaj na Komisji Kultury. Zgodnie z powołaniem przez Państwa Muzeum PRL-u, co nastąpiło 7 listopada 2012 roku i zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Kultury, minister oświadczył wówczas również na spotkaniu z Wysoką Radą, że ministerstwo przystąpi do współprowadzenia tej instytucji po 10 miesiącach negocjacji umowy między Gminą Miejską Kraków a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udało się wypracować jej ostateczny kształt i zgodnie z formalnym wymogiem ustawy o prowadzeniu organizacji działalności kulturalnej, aby ta umowa mogła zostać podpisana, najpierw konieczna jest zmiana statutu instytucji, która w tym paragrafie pierwszym stwierdza, że instytucja jest instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tego dotyczy w całości ta uchwała. Autopoprawka dotyczy załącznika do uchwały, a mianowicie paragrafu pierwszego. W tym paragrafie pierwszym za zgodą Ministerstwa Kultury data współprowadzenia była określona dokładnie jako dzień 1 września, ale niestety w dniu dzisiejszym rano ministerstwo nas poinformowało, że jednak nie mogą mieć daty współprowadzenia wcześniejszej niż realna data podpisania umowy. Zatem autopoprawka w to miejsce wprowadza kropki i ta data będzie uzupełniona i będzie równoważna z datą zawarcia umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prezydent. Zatem stwierdzam, że w trybie statutowym do projektu została zgłoszona autopoprawka. Wpłynęła ona rzeczywiście o 13:44, czyli przed rozpoczęciem procedowania tego druku. Jest to zgodne z naszym statutem. Proszę Państwa, w tej kwestii pozytywną opinię wyraziła Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych? Widzę pan radny Rachwał. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na pewno się cieszą z tego przedsiębiorcy prowadzący handel, ponieważ w Hucie od dłuższego czasu była plotka, że w kolejnym kinie Światowid, w tym wypadku powstanie kolejny sklep wielkopowierzchniowy. W związku z tym to już oni się z tego ucieszą. Natomiast no, była dyskusja, Państwo doskonale pamiętają, no po prostu mnie się bardzo nie podoba to ta nazwa Muzeum PRL-u. Mam nadzieję, jak w tej dyskusji pamiętam, że to był jest projekt roboczy, że to się ta nazwa się może jeszcze zmienić, więc liczę na to. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek, zatem będziemy głosowali tą uchwałę wraz z autopoprawką w bloku głosowań.